energetyka wiatrowa jest dziedziną niezwykle nową i wciąż pod względem technologii dynamicznie rozwijającą się. Właściwie mamy tutaj do czynienia z permanentnym postępem technologicznym, który powoduje, iż uczestniczenie w łańcuchu dostaw dla projektów w morskiej energetyce wiatrowej wymaga od przemysłu, który będzie dostarczał swoich produktów i usług dla sektora, ciągłego doskonalenia, obserwowania trendów na rynku, ale również bezpośredniego uczestniczenia w tych procesach. Polskie firmy z powodzeniem już od 10 lat lokują swoją ofertę na europejskim rynku morskiej energetyki wiatrowej. Muszą pozostawać w styczności z tym rynkiem po to, aby utrzymać gotowość dla obsługi realizacji projektów morskich farm wiatrowych w Polsce. We saw that Poland was attractive. We know Poland, close relationship between the countries. We saw that the key parameters was very promising. We see that the wind, as I said, the measurement shows that it's very good actually. The water depth is very good and the distance to shore infrastructure is very good. And then we also know that you have an industry. Cost level is attractive as such in Poland. We see that in the oil and gas industry too. And then also, as I said, we as a global company, we want to contribute to both the industry but also to the society, and we saw that the energy mix in Poland probably need to change the years to come, and then we saw offshore wind as a potential to contribute to that. Wydaje mi się, że takie wydarzenia są po prostu niezbędne do rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. To jest doskonała platforma do wymiany doświadczeń między przedstawicielami tego sektora, gdzie on już jest rozwinięty, a dostawcami, bez których tego sektora nie będzie po prostu w Polsce. Bez wymiany informacji o naszych harmonogramach, założeniach i takiej otwartej dyskusji nie będziemy mogli skutecznie współpracować. Z dyskusji z przedstawicielami branży, naszymi klientami i innymi partnerami wierzymy, że do roku 2025-2026 można by w Polsce postawić mniej więcej 2,5 gigawata w projektach na Morzu Bałtyckim. Zależy to oczywiście od kilku czynników. Jednym z nich jest legislacja i ustanowienie systemu wsparcia dla morskich projektów wiatrowych. G ostatnio zostało przez Equinor mianowane preferowanym dostawcą dla farmy wiatrowej, która będzie miała 3,6 gigawata. 3,6 gigawata jest to niesamowita wielkość. To jest dla porównania dużoskalowe elektrownie nuklearne mają 3 gigawaty. Czyli mówimy o ogromnym tak naprawdę potencjale i czymś, co Polska powinna z pewnością wykorzystać. Polskiego rynku, czyli Bałtyku, to jest zmiana reguł gry. To jest szansa na wprowadzenie większej ilości firm, nowych produktów, szansa na zwiększenie produkcji i zaistnienie na naprawdę dużym rynku, a dzięki temu w przyszłości wyjście na rynki międzynarodowe. Również jeśli zacznie się program bałtycki, potencjalni inwestorzy, już w tej chwili widzę, że chcieliby testować polskie firmy, które potencjalnie będą ich partnerem na Bałtyku. W związku z tym zapraszają do programów, do swoich projektów na Morzu Północnym. Także jest to gigantyczna szansa.